Właśnie mija rok od rozpoczęcia budowy parku wodnego Suntago, jednej z najbardziej wyczekiwanych atrakcji turystycznych w regionie. Po miesiącach prac, skupionych głównie pod ziemią, możemy teraz obserwować na budowie bardzo szybkie postępy. Mamy już za sobą budowę fundamentów i wykopów. Wykonaliśmy też większość niecek basenowych. Nad połową piwnic zamknęliśmy stropy, ukończyliśmy bryłę głównej kuchni i tarasu widokowego. Zainstalowaliśmy też ostatni z 6 dźwigów wieżowych. Prace na budowie Suntago przebiegają zgodnie z harmonogramem i każdego dnia obserwujemy, jak obiekt nabiera kształtów. Obecnie wybieramy wykonawców do następnych etapów działań. Trwają procedury przetargowe, które wyłonią wykonawców konstrukcji stalowych, dachów i fasad szklanych. Jednym z ciekawszych wyzwań będzie szklany dach, który będzie rozsuwał się w pogodne dni. Wśród atrakcji Suntago znajdą się setki żywych palm. Bardzo ciekawy jest proces ich transportu, ponieważ gwałtowna zmiana klimatu byłaby dla nich zabójcza. Dlatego zostały one przetransportowane do Rotterdamu, gdzie przejdą okres aklimatyzacji, zanim będą do nas dostarczone. Bardzo dobrą informacją dla nas i przyszłych gości jest rozpoczęcie budowy drogi łączącej Suntago Wodny Świat z obwodnicą Żyrardowa. To inwestycja realizowana przez miasto Mszczonów i gminę Radziejowice. O gościach, którzy będą chcieli zostać w Suntago na dłużej, myślimy już teraz. Integralną częścią parku wodnego będzie czterogwiazdkowy hotel z około 240 pokojami i przestrzenią konferencyjną. Jego otwarcie planujemy już w czwartym kwartale 2020 roku. Wraz z całym zespołem pracującym przy budowie Suntago chciałbym podziękować, że jesteście z nami. Już dzisiaj zapraszamy na otwarcie, które planujemy na rok 2019.